swoją pozycję. I dioci! O! Czyż to nie sama królowa Jemioła? No boki zrywać. Kopelat. Heimdall. A ty to pewnie ojciec tego mieszańca. Co za dzień! Sporo narozrabiałeś, słoneczko. Ty też zdrajco. Lepszy zdrajca niż klakier Odyna. Idź. To moje brzemię. Mogę pomóc. Wiem, ale musisz iść. Posłuchaj go. Nasz węgielek zaczyna trochę przygasać. Wiem, że tego nie chciałeś, ale znamy już koniec. Do zobaczenia. No nie byłbym taki pewien, ale nie martw się. Dopadnę ciebie i twojego braciszka, jak tylko skończę z nim. Chodź. Sprawdźmy się. Zostaliśmy sami! Osobliwe! Ale na Bifrost nie zadziała! Nic nie pomoże! Królowa je miała już dawno odesłać! Sprawa między mną, tobą i tym zdradzieckim! Nuda! Ha. Ładny kijek! O, zaraz! Sądziłeś, że ten kijek zapewni ci jakąś przewagę? Dale! Boki zrywać! Wielki potomek asów pokonany przez lagę jakiegoś starego dziada! Przeciągasz to, żeby zrobić mi nagłość, tak? Nie! Już lada chwila!
Nie spodziewa się, że Drobkin wybuchnie! Co to? Czuję twoją frustrację, wiesz? To niesamowicie przyjemne! Co teraz, bracie? Ucznia to nasza jedyna szansa. Miejmy to wreszcie z głowy! Ej! Uważaj! To nowe karwasze! Oby misja ratunkowa poszła lepiej niż ta walka! Nie! Na Bogu! Ale jesteś nudny! Ty naprawdę trafiłeś! Zwalniamy! Nie pamiętam, kiedy ktoś mnie ostatnio uderzył! Tacy źli! Ojej! Zwalniamy! Karola, cię już raz trafiłeś! Znam się zepsuć okazję! To rozumiem! Pancerz godny Boga! Masz szansę! Teraz! Czekaj. Co ci chodzi po tym pustym łupie? O nie, 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 nie. Ty chcesz oszczędzić mnie? Z litości? Daruj sobie, a przeżyjesz. Chodzi o tego szczeniaka? O, teraz to na pewno wypruję mu flaki.
To ostatnie ostrzeżenie. Ostrzeżenie raczej nie wystarczy. Myślisz, że pozwolę ci odejść? Nie. Obawiam się, że to tak nie działa. Ty nie będziesz decydował o moim losie! Jesteś trupem, słoneczko. Nie masz nawet szans wyjść z tego ciała! Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Jestem wielkim strażnikiem As! Heroldem Ragnarok! Już ja znajdę twojego małego kundra i przerobię mu gębę na miast! Tylko jeden z nas wyjdzie z tego cały. I zapewniam cię, że to nie będzie ty! To było coś. Czy to my kpimy z przeznaczenia, czy to ono kpi z nas?
pomożesz nam? Przynajmniej tu dobrze im idzie. Zaniosę go. Czy co? Nie, dam radę. Nie sądzę. Ej, ej, au! Uważaj! Do mnie! Idziemy! Mamy tu towarzystwo! O nie! Dobra! Dobra! Już niedaleko, nie? Łucznicy! No, naprawdę? No, dobra. Hej, jestem Atreus. W porządku? Cześć. Nie. Trzymaj się. O, dobra. Już blisko, prawda? Stoi prawej. Nie zatrzymujcie się! Czeka już blisko! O, jak dobrze. Zaraz wrócę. Gdzie jest łódź? Wrzuć to do rzeki. Pośpiesz się. Depczą nam po piętach. No jasne. Skidbladnir. Łódź Freyra.
Przegrupują się. Ruszajmy. Nie. Niedobrze. Uwaga! Ale żeście mieli miny? Spokojnie. To lata! My lecimy! Wiedziałem, że tak będzie. Mamy gości! Wiedziałem, że idzie zbyt gładko. Pomocy? Są za szybkie! Uwaga! Nie mogę dobrze wycelować! Za tobą! Dojafr. Dojafrendr. Dojus Jalvert Salma. Ekveit Ein at Aldir Doyer. Domur, Dauden Huer. Birgitze! Nie! Zavadaka! Niech cię, Birgirze. Daj spokój. Że niby tak łatwo wykończyć Birgira? Myślisz, że przeżył coś takiego? Siedzi tam na dole i czyści sobie paznokcie piórami tej bestii. Zobaczysz. Na pewno. Już niedaleko, Ingvi. Wytrzyma jeszcze trochę. Raczej i tak nie mam większego wyboru. Lundo, przygotuj czyste szmaty i wrzątek. Czerwony korzeń. Grzeżuchę, wiem. Myślisz, że nigdy nie opatrywałam ran? A teraz nic się nie martw, szefie. Nie myszkowałam w twoich rzeczach, kiedy poddawano cię torturom. Niech cię, Lundo!
to boli. Czego się na mnie boczysz? To nie ja cię wybebeszyłam jak wieprza. Bez urazy. Fejo, mogłabyś jej pomóc? Albo najlepiej zrobić to za nią? Nie ruszaj się. Opatrzę cię na tyle, żebyś doczłapał się do Sindriego. Tam jest reszta moich ziół. A my staniemy na straży świata. Cała czwórka. Vanaheim jest w dobrych rękach. No to do Sindriego. Gdziekolwiek to jest. Twoja łódź. Nie. Jest twoja. Śmiało bierz ją. Poszybuj po niebie. Popalaj się trochę na dziobie. Jesteś potwornie blady. Spraw, żeby ten van był dumny. Oddał ci łódź? Nieźle. Nie pozostawił mi wyboru. To było konieczne, a nie przepowiedziane. Według przepowiedni, Gjallar Horn jest zwiastunem Ragnaroku. Cokolwiek robi. Czytałem o tym w bibliotece Odyna. Zdaje się, że... Poczekaj, porozmawiamy na osobności. Heimdall nie żyje. Dobrze. Czyżby? Słuchaj, nie znam się na przeznaczeniu, ale wiem, że Heimdall był jak zaschnięta plama na starych, cuchnących gaciach. Jeśli miał skrzywdzić dzieciaka, to dobrze, że już go między nami nie ma. Norny by się z tobą nie zgodziły. Zdanie trzech zatwardziałych starych panien jest warte tyle, co pierdnięcie kozy wokół cyklonu. Zrobiliście, co trzeba. Nie ma co się trafić. Mam nadzieję, że ty i twój pomiot nie macie dziur w niepożądanych miejscach. Nic na mnie jest. Oj, Złotko.